Park zdrojowy w Jedlinie-Zdroju zyskał niedawno kolejną atrakcję dla odwiedzających. Umiejscowiono w nim stalowe rzeźby w formie brył geometrycznych. Realizujemy nasze marzenie, żeby park zdrojowy w Jedlinie był co najmniej tak piękny jak inne parki znanych kurortów i mamy wyobrażenie, że rzeczywiście już im dorównuje po fontannie multimedialnej, którą prezentowaliśmy od wiosny do jesieni. W tej chwili zaprojektowaliśmy taką instalację rzeźb stalowych. Te rzeźby są realizowane zgodnie z naszą koncepcją takiego kalejdoskopu brył geometrycznych. One tak naprawdę są kontrastem do natury tego parku, bo z jednej strony mamy tą nieuporządkowaną naturę parkolasu, a z drugiej strony mamy te przepiękne, precyzyjnie zrobione ze specjalnej stali rzeźby w formule brył geometrycznych. I one rzeczywiście dzisiaj są kolejnym magnesem, że mieszkańcy, turyści lubią ten nasz park oglądać, czyli nie tylko się cieszymy i wdychamy świeże powietrze, nie tylko podziwiamy naturę, ale jest ta kontemplacja, to spotkanie ze sztuką w plenerze. To serce parku to tak naprawdę zrobiliśmy, ale oprócz serca parku zostało nam jeszcze do zrobienia bardzo dużo przestrzeni, bo ten park, tak naprawdę parkolas ma kilkadziesiąt hektarów i chcemy tak go uporządkować poprzez pokazanie tych przepięknych ścieżek w lesie bukowym, które w tym parku się ciągną, że w następnym roku, w dalszym ciągu będziemy te obrzeża parku rewitalizować, żeby tą całą przestrzeń tej szczególnej soczewki natury, jaka jest w Jedlinie, żeby ją eksponować i żeby mieszkańcy chcieli i turyści chcieli tam przebywać. Niedawno, kilka dni temu, w ramach konkursu takiego gospodarczego Sudeckie Kryształy, kapituła przyznała nam drugie miejsce i to jest dla nas wyróżnienie i taka nagroda, że nasza praca jest zauważana i wygląda na to, że bardzo duża grupa osób, ale także ekspertów podziela ten pogląd, że ten park jest naprawdę perełką w uzdrowisk Dolnego Śląska. Władzom Jedliny Zdroju gratulujemy wyróżnienia, a turystów zapraszamy do odwiedzania Parku Zdrojowego.